Dziś zapraszam na trzecią część, już będzie ostatnia. To jest ta trzecia część, to jest najmniej używana. Zimą to staram się jak najmniej wchodzić, bo tu jest i nieogrzewane. No, druga część jest na drugim kanale. Później na końcu umieszczę link do drugiej części. Zapraszam do oglądania. No tutaj, tak jak zobaczycie, widzicie, beton już jest na całości. Jak się tutaj wprowadziłem, to wszędzie był piach. A tutaj tak było, tam na końcu jeden kolega mi trochę pomagał, taki kawałek żeśmy zalali, ja wiem, z 10 m2. Później tutaj kuzyn przyszedł, no i na końcu tutaj ten kawałek, co tutaj wiertarko, gwinciarka, to jeszcze inny kolega pomagał mi, żeśmy to pozalewali. No oczywiście ta duża część to była zalana jednego dnia. A teraz tak po jakimś czasie myślę, że należało wziąć betoniarkę, gruchę i jednego dnia zalać wszystko. No ale to tak człowiek później po jakimś czasie myśli. No tu widzicie jeden regał, tam drugi, trzeci, tutaj czwarty. No ten czwarty to przywiózł mi kolega w całości. A ten był składany tutaj. Ten także składany, no i tamten też był tutaj składany. No później tutaj mamy od czasu do czasu, już nie pamiętam kiedy robiłem. Ona praktycznie stoi, tylko tutaj w tej chwili. Frezarka LG200. Ale jak coś potrzeba, to można podejść i sobie zrobić. Tam widzicie prasę. No oczywiście powiem anegdotkę o tej cenie. Zobaczcie, cena jest 1200, a jak kupywałem przez Allegro, to cena była 1050. Także opłaca się czasem kupywać przez Allegro. No tutaj taki kolejny regalik, to też zdobyłem na złomie. No tutaj statyw, co kręcę filmy dla Was, czasami mi pomaga. No co by tu jeszcze ciekawego? No tutaj ten stół to też jest montowany z części takich profili, poskręcany na śruby 8. Te wszystkie profile są ze złomu. No tutaj ten stół, co tu stoi, a pod nim, na nim powiedzieć, dwie wiertarko-gwinciarki. No dziś uruchomiłem wtyskarkę, robiłem próby, chciałem zobaczyć, czy będzie przechodzić ertalon. No i powiem, próby wypadły pozytywnie. Teraz będę szukał młynka, bo mam trochę odpadu ertalonu. Także jak przemłynkuję, no to będę miał duże, praktycznie nieograniczone zasoby surowca i jeszcze nie będę musiał płacić za utylizację tego. No i tutaj to widzicie, widzieliście już nieraz, solidne i matwo bardzo. O, tu stoi bardzo. To jest przydatny pomocnik, no ten podnośnik. No praktycznie tutaj ściągałem, jak wtedy ściągałem tą główkę, to jeszcze podniósł i jeszcze był zapas, także no to ta główka mogła ważyć 50 kg albo ze 40, to więcej nie ważyła razem z silnikiem. Oczywiście całość, reszta, wszystko tu została na dole. No tutaj mam trochę materiałów, 45, tu na dole trochę krążków, też 45. No a tutaj tak, tutaj jest na dole są części, co miałem sobie robić, taką polerkę, czołg taki na okrągło. Tutaj są płytki do noży tokarskich, tutaj też zresztą. I dodatkowo frezy, tam także są frezy. No tu u góry jest ertalon biały. Ertalon biały to tak jakbyście, ja się niedawno dowiedziałem, to jest z włóknem szklanym, także ja nie będę go unikał, żeby go nie toczyć. Teraz tak, tutaj są oprawki do frezarki LG200, tam na dole jest stół obrotowy. No i po jakimś czasie zrobiłem sobie tutaj takie troszeczkę jakby lekkie zabezpieczenie warsztatu, żeby nie trudniej się było dostać. No ocieplony był sufit. Powiem Wam, że zimą jest kilka stopni cieplej.
przedtem to bez przerwy tutaj ta, powiedzieć, frezarka bardzo rdzewiała. No tam kolejny magazynek jest taki ze stalą C, przepraszam, 18G2. O, tu są odpady, wióry z kwasówki, tu są w tym worku, co tutaj najeżdżam na niego, to są odpady z Ertalonu, wszystko wynoszę i składuję w jednym miejscu. No i to chyba by było tyle o tym pomieszczeniu. Pomieszczenie, które jest bardzo rzadko używane, ale też jest przydatne. Dziękuję.